Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Motodoradcy. Dawno już nie było akcji w stylu co to jest za auto, więc dzisiaj Was się zapytam, co to jest za model. Jestem ciekawy, czy znacie odpowiedź, może ktoś rozszyfruje też, jaka tu może być jednostka silnikowa. Czekam oczywiście na Wasze odpowiedzi w komentarzach bądź na Facebooku. A dzisiaj chciałem poruszyć temat, do którego trochę sprowokował mnie mój znajomy, który 2 lata temu kupował nową Skodę Fabię i pytał się mnie, no właśnie, czy warto ją dalej serwisować w ASO, czyli w autoryzowanej stacji obsługi. Ja pracując już w wielu placówkach dealerskich, można powiedzieć, że miałem różnorakie doświadczenie z autoryzowanymi serwisami. Na pewno nie są tanie, od tego trzeba przede wszystkim zacząć, ale z drugiej strony dysponuję najlepszą technologią, ponieważ żeby utrzymać autoryzację serwisu, wszystkie szkolenia pracowników muszą być wykonywane na czas, muszą dysponować najnowszym sprzętem, najnowszym softwarem do tego, no i też w pewien sposób jakąś większą wiedzą. Ale do czego dążę? Kupując auto w autoryzowanym salonie, mając gwarancję i chcąc utrzymać tą gwarancję, jesteśmy niejako zobligowani do serwisowania samochodu w autoryzowanej stacji. Jednak jest tutaj mały kruczek prawny, bo jest coś takiego jak dyrektywa GVO, która poniekąd zwalnia nas z serwisowania samochodów w ASO na rzecz innych niepublicznych serwisów, ale również dysponujących profesjonalnym sprzętem. Chodzi o to, żeby wzmóc konkurencyjność. Tutaj przez długi czas serwisy samochodowe autoryzowane prowadziły batalie, żeby coś takiego zastopować, ale ta dyrektywa GVO nadal funkcjonuje. Ale skupmy się bardziej na tych autoryzowanych serwisach. Przez czas eksploatacji auta, jeżeli przykładowo kupujemy nowe auto na 3 lata, uważam, że warto takie auto serwisować w ASO, ponieważ ponosimy małe koszty związane z serwisem. Są to zazwyczaj podstawowe przebiegi i przeglądy. Przez ten czas mało co jest w stanie się z autem zepsuć, no chyba, że naprawdę autem robimy po 40, po 50 tysięcy kilometrów rocznie. Ale dzięki temu w momencie odsprzedaży na pewno, jeżeli dysponujemy pełną historią serwisową, którą jesteśmy w stanie sprawdzić w salonie samochodowym, czytać należy też, że w serwisie autoryzowanym, na pewno to pomoże nam przy sprzedaży. Jednak w dalszej eksploatacji uważam, że to totalnie mija się z celem, ponieważ jeżeli przyjdzie nam chociażby do wymiany rozrządu, no to jedna roboczogodzina, która średnio wynosi w granicach 130-150 zł, może nas zabić, jeżeli pomnożymy to razy 4, razy 5, tak? A gdzie jeszcze części? I ta naprawa naprawdę może być droga. Salony powoli zauważają, salony serwisy, to już tak ujednolicam, autoryzowane, zauważają ten problem, że po upływie gwarancji tych samochodów diametralnie im ubywa, no i od czasu do czasu oferują tak zwane akcje promocyjne dla aut 3, 5, 7-letnich, tak żeby z powrotem tych klientów do siebie przyciągnąć. Ale odnosząc się też do gwarancji, tutaj podam też mały kruczek. Zazwyczaj mamy gwarancję 2-letnią, to nie jest żadna dobra wola, tylko to są przepisy, które wymuszają, żeby gwarancja była 2-letnia na samochodach. Część producentów oferuje nawet 4-letnią, ale tak, gwarancja najczęściej na lakier ma 3 lata, a na perforację nadwozia 9-12, to jest taka antykorozyjna. Jednak, jeżeli nie będziemy serwisowali tego w ASO, ta gwarancja nie będzie uznawana. Czyli nawet jeżeli już zakończymy serwisowanie typowe, pogwarancyjne, po tej typowej gwarancji mechanicznej, no może się okazać, że warto przekalkulować sobie, czy nam się opłaca dalej to serwisować, czy nie. Oczywiście, przesiądźmy się na pociąg, to chyba jest najtańszy środek lokomocji. Tylko ciekawe, czy to jest pociąg, który miał przyjechać 15.06 dzisiaj, czy wczoraj. Ale wracając do tematu. Każdy musi sam sobie odpowiedzieć, jak długo będzie jeździł tym samochodem, jak długo chce z niego korzystać. Bo jeżeli jest to naprawdę 3, 4 czy 5 lat, tutaj poniekąd starałbym się serwisować, bo to w dość duży sposób sprawia, że nasza cena sprzedaży będzie troszeczkę większa. Dziękuję serdecznie za ten materiał. Zapraszam serdecznie do oglądania następnych. I do zobaczenia. Hej!